Zmiana uchwały nr 21 przez 231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe uprawnień do przejazdu drogowego oraz przepisów taryfowych komunikacji miejskich realizowanej na obszarze gmin miejskich Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Z późniejszymi zmianami projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1004, drugie czytanie, referuje pani pan dyrektor. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rada. Do druku 1004 wpłynęła jedna poprawka Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Poprawka została, otrzymała pozytywną opinię prezydenta miasta Krakowa. Dziękuję. Mam tutaj oświadczenie, że pan Bogdan Smok wycofuje swoją poprawkę. A więc przystępujemy. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przystępujemy do głosowania. Co? Nie ma dyskusji, bo wycofana poprawka. Przepraszam, jest druga poprawka Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, oczywiście pozostała poprawka Platformy. Chciałem w imieniu Platformy Obywatelskiej, która zgłosiła tę poprawkę, kilka informacji, ponieważ ona jest dość istotna dla wszystkich mieszkańców Krakowa, przedstawić, czym różni się od tego pierwotnego druku, który zresztą uzyskał u nas negatywną opinię, natomiast poprawka została uzgodniona z panem prezydentem. Po pierwsze, bilet jednoprzejazdowy został, który jest hybrydą, został zmieniony na bilet jednoprzejazdowy 40-minutowy. Ma wynosić 3,80, czyli o 20 groszy mniej niż w pierwotnej propozycji. Proszę zauważyć, że jest to ten bilet, który jest sprzedawany prawie w 22 milionach sztuk rocznie. Taka sprzedaż jest planowana w roku 2012. 3,80 to Państwo równe. Proszę też zwrócić uwagę na to, że przedłużając czas przejazdu, jeśli chodzi o ten bilet jednoprzejazdowy, który tak jak wspomniałem jest hybrydą, czyli można albo jechać bez przerwy jedną linią, albo przesiadać się w okresie, w tym przypadku 40 minut, to gdyby tylko liczyć czas przejazdu do 3,20, do 3,20 groszy, to przedłużając go do 40 minut, powinien kosztować 4,26 zł. My proponujemy 3,80, czyli tutaj jest korzyść przy... Panie przewodniczący, ja bym bardzo poprosił, to... Szanowni Państwo, bo świnka czeka. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Także tutaj, jeśli się wykorzystuje ten bilet, będzie się wykorzystywał ten bilet, tak jak czasowy, to jest to w tym okresie czasowym korzyść dla mieszkańców. Jak pokazałem, o prawie 46 groszy do zaproponowanej ceny 3,80. Bilet czasowy 15-minutowy uległ zmianie, kosztował w tej chwili 2,80. Tych biletów, jakie powiem, sprzedaż jest planowana na ponad 27 milionów sztuk i ten bilet był wydłużony do 20 minut. I tutaj też jest ta cena tego biletu. Tutaj też, gdyby policzyć tylko czas przejazdu, to w tym momencie ta podwyżka byłaby o 13 groszy w kategoriach tego czasu przejazdu, którzy mogą mieszkańcy, też pasażerowie komunikacji zbiorowej zrealizować. Bilet okresowy, który przypomnę, pozostawiamy na jedną linię, ten bardzo istotny, kiedy mieszkańców Krakowa, młodzieży, ale także pracowników zwracało się do pana prezydenta i do radnych o to, żeby ten bilet pozostawić. Wpływy z tego biletu rocznie do około 27 milionów złotych. My ten bilet pozostawiamy, on jest bardzo istotny dla wielu ludzi. Tym bardziej, że do tych linii z pomocy społecznej są dopłacane dla tych najbiedniejszych uczniów, do tych biletów jest dopłata. Pozostawiamy tak na cały, to jest po raz już 8 rok, czyli od roku 2005, bilety okresowe. Przypomnę ten najbardziej istotny bilet miejski okresowy 89 zł, ulgowy 47 zł, płacą na wszystkie linie.
czyli jeszcze raz, wszystkie bilety okresowe są bez zmian od 2005 roku. Taka jest polityka pana prezydenta i radnych miasta Krakowa, aby mieszkańcy Krakowa, którzy podróżują w 80%, jeśli chodzi o obciążenia komunikacji zbiorowej, dostateczne obciążenia przez osoby, które wykupiły bilety okresowe na jedną, na dwie albo na wszystkie linie. I to od tych mieszkańców, które zadbaliśmy, żeby im te bilety nie wzrosły. Wprowadzamy w tej poprawce bilet socjalny w kwocie 29 zł. To jest dla najbiedniejszych rodzin, dla tych, których nie stać po prostu na ten bilet sieciowy. To jest bilet na wszystkie sieci. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. To jest pierwszy raz wprowadzone. Przy okazji chcę także wspomnieć, że w tej poprawce będzie wprowadzony zapis mówiący o tym, że będzie 24, czyli dla dzieci i studentów, bo do tej pory było 20, do 20 roku życia, w tej chwili będzie do 24, w związku z tym mamy nadzieję, że wszyscy uczący się powyżej 20 roku, jak i studenci, będą mogli skorzystać z tej karty krakowskiej. Proszę Państwa, tutaj chcę pokazać, jak kształtują się w porównaniu kilku miast bilety, te najważniejsze, czyli jednorazowe, 40-minutowe, czasowe, 20-minutowe oraz sieciowe na wszystkie sieci w poszczególnych miastach. No jest zrozumiałe, że Warszawa jest najwyżej, Kraków tutaj ma pozycję 3,62, 3,80, 89, Poznań proszę zobaczyć 3,70, 2,80, ale 15 minut przejazdowy w tej chwili będzie mniej 20 i sieciowy 104. Dlaczego napisałem około? Dlatego, że po prostu w tej chwili jeszcze nie znamy dokładnych cen. Wykonana była tylko kwota procentowa, o ile zestawiam bilety do roku obecnego. Szczecin 4 zł za 60 minut tutaj i czasowy 3 zł za 30 minut, okresowy 100 zł. Łódź ma trochę mniej, ale już proszę zobaczyć, jeszcze nie lata bilet okresowy był tańszy niż w Krakowie. W tej chwili ten bilet okresowy sieciowy u nas będzie jednym z tańszych, jeśli chodzi o Polskę, z tych dużych miast. Także ta polityka tutaj jest jednoznaczna, jeśli chodzi o dbanie mieszkańców, młodzież i studentów. Także proszę sobie zobaczyć, w biletach tych jednorazowych, czasowych kształtujemy się gdzieś po środku, a w biletach okresowych będziemy się tak powiem, najmniej obciążali mieszkańców Krakowa. To są wpływy szacowane na rok 2012. Wydatki to jest 407 milionów, prawie 408. Natomiast wpływy ze sprzedaży biletów to jest 256 milionów. I to jest ważna informacja, ponieważ dopłacamy do komunikacji zbiorowej. Miasto dopłaca do około 152 milionów złotych w kwotach netto. I chcemy, żeby ta kwota w roku 2013 nie zwiększyła się, dlatego ta proponowana podwyżka, ta kwota ma zapewnić wzrost kosztów, które po prostu w przyszłym roku będą ze względu na kosztach osobowych, paliwie i wszystkich pozostałych. Szacuje się, że z tej poprawki wpływy do budżetu miasta wyniosą ponad 30 milionów złotych netto. No ale także musimy zadbać o transport, o nowe autobusy, nowe tramwaje, bo jednak ta komunikacja jak to się rozwija. Dziękuję bardzo, bardzo polecam Państwu przyjęcie tej poprawki. Ona naprawdę pomimo podwyżki jest bardzo korzystna na mieszkańcy Krakowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos? Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania nad poprawką Klubu Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę, głosujemy. Poprawka Platformy Obywatelskiej do druku nr 1004. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem poprawki do druku według druku nr 1004, poprawka Platformy Obywatelskiej. To jest problem techniczny.
Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 23 osoby za, 11 przeciw, 5 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Proszę. Bardzo proszę, wydruk. Bardzo proszę, w kwestii formalnej pan Jerzy. Proszę Państwa, mam bardzo dobrą informację dla całej Polski. Parlament Europejski przyjął raport Sonika Dobroczego. W związku z tym będziemy mogli bezprzecznie wydobywać gaz łupkowy. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przystępujemy do głosowania. Całość projektu. Przepraszam, panowie radni. Kolego Stanisławie. Zapraszam tu. Świnka lubi zbierać. Bardzo proszę. Trzy razy próbowałem panu. Zapraszam do świnki. Czy przystępujemy do głosowania wraz z poprawką Platformy Obywatelskiej? Bardzo proszę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1004 wraz z poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję bardzo w imieniu Sienki. Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 23 osoby za, 12 osób przeciw, 6 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1004. I teraz poproszę o wynik. Dobrze. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni goście. W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości z pana wotum separatum do tych wszystkich podwyżek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.